Zdrowia! Skrobanki ze skrobanek nie będą używane dla badań w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, skrobanki w Ameryce, jest bardzo dużo takich agencji, miejsc, planowane rodzicielstwo. No i tam w zasadzie odbywają się te skrobanki. Skrobanki są legalne w Ameryce. To w zasadzie Sąd Najwyższy uznał, to był Roe versus coś tam z Stany Zjednoczone. No i 1965 rok. No i te skrobanki zaczęły być legalne. Teraz do Sądu Najwyższego zaczęli się dostawać konserwatyści, także cofają się te rzeczy. No, Stany socjalistyczne pchają coraz bardziej. W Virginii z pół roku temu to zaproponowano, że skrobanka może być do godziny po opuszczeniu, powiedzmy, noworodek jest już na zewnątrz. No i jeszcze traktowaliby to jako skrobankę. Matka miałaby mieć decyzję przez godzinę. No, czyli morderstwo, można powiedzieć. No bo to nie jest ileś tygodni, ileś miesięcy, tylko już po opuszczeniu, powiedzmy, ciała kobiety. Tak? Także lewactwo po prostu już przesuwa tą kreskę, co jest dzieckiem, co jest płodem, co jest tkanką i tak dalej. Oni ciągle używają różnych tych nazw. No ale to już była makabra, to już była makabra. Ogólnie rzecz biorąc, to bardzo kontrowersyjne jest usuwanie ciąży w 7., 8. i 9. miesiącu. No, po pół roku ciąży, no to już faktycznie jest dosyć późno na decyzję. Teraz w paru stanach takich chrześcijańsko-konserwatywnych, no to zaczęto wprowadzać coś takiego, że skrobanka jest w sumie niedozwolona od momentu, kiedy zaczyna bić serce, albo kiedy serce można wyczuć na jakichś maszynach. No i tam określają, czy te maszyny, jakie są potrzebne. Także to od tej strony. No jest to około 6-7 tygodni. Na pewno nie jest to 6-7 miesięcy i na pewno nie jest to 9 miesięcy. Także te wahadło jakoś się rusza. No i politycy, i ludzie, i obywatele, i w zasadzie ci, co głosują, mają różne zdanie na ten temat. No i jest ta kwestia, co się dzieje z tymi skrobankami. No i te skrobanki, przykra sprawa jest taka, że wśród murzynów 43% ciąż wśród murzynek jest usuwana. Także to jest makabryczna, wielka liczba. Dużo, dużo takich konserwatywnych murzynów, no to krzyczy, że to w zasadzie to jest zagłada czy ludobójstwo murzynów. No, że przy takiej ilości, powiedzmy, ciąż usuwanych, no to jest to ludobójstwo. No, druga strona medalu to jest taka, że 70% dzieci murzyńskich, powiedzmy, nie ma ojców. To znaczy ojcowie nie są w rodzinie. Matki, te kobiety nigdy się tam nie wyszły za mąż i tak dalej, i tak dalej. Ci ojcowie bardzo często nie odwiedzają. No i dlatego w zasadzie śluby są dosyć niepopularne. Dlaczego są niepopularne? No bo w zasadzie państwo amerykańskie, demokraci, no można powiedzieć demokraci, socjaliści przez ostatnie 40, 50, 60 lat. No demokraci by 150, 200 lat temu byli właścicielami niewolników, a teraz zrobili 180 stopni taki, stanęli na głowie i w zasadzie są socjalistami. No i ten socjal cały, ten zasiłki dają swoim murzynom, a murzyni, 90% murzynów po prostu głosuje na demokratów. No i zrobili z nich takich, można powiedzieć, nowych niewolników. No bo żaden murzyn nie, no 10% zagłosuje, powiedzmy, na konserwatystów.
Pomimo, że powiedzmy 80 lat temu większość Murzynów to była bogobojna, chodziła do zboru, do kościoła, modliła się, wychowywała dzieci powiedzmy w duchu takim religijnym, a teraz to wszystko się rozbiło, to wszystko od 60 lat. Od tej rewolucji marksistowskiej po prostu te rodziny zostały rozwalone. No i jest pytanie, no wśród białych też jest sporo, wśród białych też są jakieś tam liczby tych skrobanek, też są rozwody, też są zasiłki i tak dalej, no ale wśród Murzynów to jest najgorsza sytuacja, jaka może być. Dużo aktywistów murzyńskich to podkreśla, że właśnie sprawy kryminalne, ci chłopcy młodzi wychowywani bez ojca, bez jakiegoś autorytetu męskiego, bez kogoś, kto pracuje, bez kogoś, kto pokazuje, że może utrzymać rodzinę, no to całe te rodziny się po prostu rozpadają, całe społeczeństwo się rozpada, nie ma ambicji ludzie nie pracują, są wypalone domy i tak dalej, i tak dalej. Większość Murzynów, którzy mają jakiś tam sukces, no to zawsze, to większość z nich przyjeżdża po jednej z tych Indii zachodnich, te Karaiby, czy nawet z Afryki. Z Afryki przyjeżdżają wykształceni ludzie w małżeństwach, bardzo często chrześcijanie, no i jakoś są kompletnie inni niż Murzyni amerykańscy, którzy zostali zdegenerowani przez system. No i teraz jest kwestia tych skrobanek, co z nimi się dzieje. No w zasadzie jak ktoś przychodzi, ten Planned Parenthood, no to oni tam nie biorą jakiś tam opłat. Oni tam w zasadzie robią te skrobanki. Kiedyś to było wszystko, fundusz był płacony w zasadzie przez Amerykę, przez podatnika, przez fundusz federalny, także te skrobanki były za darmo. No i bardzo często to były one używane jako środki antykoncepcyjne. No jest to dosyć no dziwne, żeby w ten sposób traktować, powiedzmy, seks zamiast innych jakichś możliwych środków, no ale tak było. No i teraz administracja Trumpa zdecydowała, że w zasadzie wszystkie fundusze czy finansowanie badań naukowych na temat tych skrobanek, no to już w zasadzie będzie zabronione. Będzie zabronione używanie tych tkanek ze skrobanek. No jest ponad 200, no i ministerstwo powiedzmy, no nie ministerstwo, Narodowy Instytut Zdrowia w zasadzie daje te funds, czyli grants, czyli te pieniądze, no i już nie będzie w zasadzie dawał, no i jest jeszcze możliwość, że jeżeli jakieś uniwersytety czy koledzy się zgłoszą, żeby robić jakieś badania na ten temat, no to będzie to rozpatrywane. Na dzień dzisiejszy jest 200 najróżniejszych takich ośrodków badawczo-rozwojowych, którzy cały czas mają te pieniądze z Narodowego Instytutu Zdrowia, no ale one prędzej czy później skończą się te kontrakty, no i wtedy już nie będą w zasadzie przedłużane przy administracji Trumpa. Oczywiście prezydent, jeżeli Trump będzie jeszcze 4 lata, wszystko na to wskazuje, że jednak konserwatywna Ameryka się budzi, ta klasyczna Ameryka się budzi, no to jeszcze będzie 4 lata. No ale jeżeli za 4 lata czy za 8 dojdzie do władzy prezydent socjalistyczny, no to wszystko odkręci. No ta bitwa o te tkanki ze skrobanek, no to jest dosyć długa. W sumie to jest grupy religijno-konserwatywne. Są przeciwko traktowaniu ciała ludzkiego, no bo traktują to jako ciało ludzkie.
i tłumaczą, że powiedzmy tkanki z dorosłych to jest dosyć dobra zamiana, a naukowcy, doktorzy mówią, że najlepsze właśnie jest to z płodu. To, co z tego płodu, te tkanki to są najlepsze. Kiedyś oczywiście te tkanki były używane do zbadania i stworzenia zastrzyków czy szczepionek na odrę, czy na ospę, czy na różyczkę. No ale teraz już się w zasadzie od tego odchodzi. Także za dużo ludzi po prostu twierdzi, że to jest niedobre. No przypuszczalnie wszyscy ci, którzy są przeciwko badaniom na zwierzętach, no to są za tym, żeby badać na skrobankach. To jest właśnie ten paradoks taki, że ludzie, którzy są przeciwko kary śmierci, są za skrobankami i tak dalej, i tak dalej. No trudno to jakoś tam połączyć. Dużo naukowców, doktorów, między innymi Arthur Kaplan. No Arthur Kaplan, tak jak samo nazwisko wskazuje, do synagogi chodzi, albo jego dziadkowie chodzili. No i on ma inne zdanie. On mówi, że jakieś takie prewencyjne badania na temat AIDS czy HIV, czy najróżniejszego rodzaju choroby, no to jest najlepszy taki skrobanki tego płodu, to są najlepsze. Administracja powiedziała też w środę, że Uniwersytet Kalifornijski w San Francisco też w sumie nie przedłuży tych badań. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, czyli ten US Department of Health and Human Services, również skasował najróżniejsze tam kontrakty, między innymi Advanced Bioscience Resources, czyli to jest taki firma, która zrobiła to, że wszczepiła tkanki do myszom. Myszy miały wszczepione tkanki, no żeby to stworzyło jakiś taki ludzki system odporności. Także ludzie robią te Frankensteiny, no i na dzień dzisiejszy właśnie jest coś takiego wszczepienia myszom. Kogo to zadowala? No zadowala to przede wszystkim tą konserwatywną, religijną grupę wyborców, no bo jednak ta ważność życia, czy wartość powiedzmy ciała ludzkiego jest bardzo ważna dla chrześcijan. No i kiedy oni wszyscy się zdenerwowali, no zdenerwowali się wtedy w 2015 roku, kiedy ktoś tam ponagrywał, poszedł do tego powiedzmy kliniki aborcyjnej, no i zaczęli rozmawiać, co mogą kupić. No i na tym filmie właśnie rozpracowywali i tam oceniali, że nóżkę to za 5 tysięcy, główkę to za 10 tysięcy, nerki to tam po 3-600 i tak dalej, i tak dalej. Dzielili te płody, wszystko dzielili, powiedzmy jak rąbankę, ten płód dzielili na różne części ciała ludzkiego z cenami. No i to po prostu doprowadziło do tego, że no, śledztwo było w kongresie. Śledztwo było w kongresie. No i była taka akcja, żeby rząd federalny jednak nie płacił, bo nie dość, że płacił tym klinikom aborcyjnym za te aborcje na tych murzynkach i na białych, no to jeszcze te kliniki aborcyjne sprzedawały za ciężkie setki tysięcy, za miliony, to wszystko, co uzyskali w czasie tych skrobanek. No i grupy konserwatywne poprosiły Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej o tym, żeby w zasadzie sprawdził wszystkie te grupy, które no nie tyle bawią się, no ale te, które są zaangażowane w te kupowanie i sprzedawanie tych tkanek,
No i rozprzestrzenianie to na te badania. Te grupy aborcyjne powiedziały, że w zasadzie te badania, czy te śledztwo, czy prześwietlenie tego wszystkiego nie było takie efektywne. I teraz ostatnio znowu te grupy konserwatywne przycisnęły trochę biały dom. No i Biały Dom zdecydował, że nie będzie tego funduszy już dawał. Tony Perkins, czyli jeden z tych, nazywają to Family Research Council, czyli grupa rodzinna, badawczo-rozwojowa rodzinna, no to oni zawsze ten parenthood, czyli te rodzicielstwo wrzucają w te nazwy, kiedy tam w zasadzie w tym rodzicielstwie, no to nie ma, to jest jedyne rodzicielstwo, to jest to, że jak można mieć skrobankę, to się rodzicem tam nie będzie, no. No chyba, że oni tłumaczą, że jak ktoś już ma tam ileś dzieci, no to później kontroluje następne ilość dzieci. No i krytycy dla odmiany krzyczą, że Trump się poddał, fanatykom religijnym, no i konserwatystom, i że to wszystko zatrzyma rozwój medycyny i naukowy, i że rząd włącza się, czy po prostu zatrzymuje, czy hamuje rozwój nauki i bardzo często jakieś no rozwiązania medyczne, ale to są zawsze te grupy, które popierają aborcję, także to nie wiadomo, co jest na początku. Czy oni chcą, żeby były aborcje, żeby mieli na czym badać, czy dlatego mają na czym badać, że są aborcje. No proporcje wśród murzynek są zatrważające. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam do zasubskrybowania. To jest dzwoneczek na zawiadomienia o codziennych filmikach. Można nacisnąć subskrypcję. Wysyłajcie, gdzie się da. Piszcie pytania, piszcie komentarze, piszcie sugestie, co byście chcieli posłuchać i o czym. Polecajcie na Facebookach, na Wykopach i gdzie tamkolwiek. Do następnego.